Cześć Julia, niezwykle miło widzieć Cię na premierze, można powiedzieć, filmu, twojego filmu. No nie twojego, grasz w tym filmie. Dlaczego zdecydowałaś się przyjąć tę rolę? Bo wreszcie jest to postać taka pełnokrwista, która ma w sobie głębie, jest wielowymiarowa, zresztą jak cały ten film. I wreszcie mogłam po prostu, wiesz, zejść trochę głębiej. Mieliśmy bardzo dużo prób czytanych, potem castingów. I miałam czas na to, żeby stworzyć dziewczynę, która jest też zupełnie inna ode mnie. I to mnie najbardziej zachęciło do zagrania w tym filmie, bo ja ostatnio rzeczywiście rzadko pojawiam się w filmach czy serialach, bo rzadko co robią rzeczy, które mnie interesują. A to rzeczywiście była produkcja, po pierwsze, ogromnej platformy, po drugie, to jest pierwszy polski fabularny film dla Amazon Prime, taki oryginalny, więc wiedziałam, że to będzie coś. A poza tym bardzo lubię gatunek thrillera, dramatu i też obsada, absolutnie genialna. Więc było dużo tych czynników, które mnie zachęciły do udziału w tym filmie. W filmie miałaś też sceny intymne. Jakie masz wymagania podczas nagrywania takich scen, żeby czuć się komfortowo? To pierwsze takie w moim życiu, tak realistyczne, że tak powiem. Ale też pierwszy raz w życiu miałam taki komfort grania tego typu scen w filmie, bo dotychczas nigdy nie miałam na planie koordynatorki scen intymnych, a tutaj miałam. I to było już odgórnie narzucone przez Amazon, co dla mnie jest czymś absolutnie wspaniałym i uważam, że bez tego nie powinno się kręcić takich scen, bo to może być czasami aż traumatyczne. A dzięki temu, że tu miałam wszystko przegadane, to wiedziałam, że wchodzę na plan i po prostu mam do wykonania choreografię ustaloną. I mój partner, czyli Dawid Ptak, który grał Daniela, absolutnie profesjonalny, super kolega, też zero jakichś niefajnych żartów i tak dalej. Wiesz, wszystko naprawdę bardzo profesjonalnie się odbyło, więc czułam po prostu duży komfort. Poza tym też opieka reżysera Piotra Trzaskalskiego. A miałaś ograniczoną liczbę osób, które były? Był tylko operator i my. Okej, czyli rozumiem, że jesteś za tym, żeby do każdego filmu, gdzie są takie sceny, wprowadzić koordynatorkę tego typu, żeby dbała, czuwała. Jestem za tym, ale też cała branża za tym jest i już to coraz częściej się wydarza. Też w dużej mierze w Polsce się to wydarzyło dzięki właśnie platformom typu Amazon i tak dalej, ponieważ są to firmy zagraniczne, a w Stanach to już jest standard od dłuższego czasu na planach, ale widzę, że w Polsce też już tak się dzieje, także to jest naprawdę bardzo ważne. Widzę po prostu, jaki komfort miałam teraz, a jaki dyskomfort miałam wtedy i jestem w szoku, że w ogóle wtedy dałam radę, nie? Przechodząc do kolejnego tematu, nie jest tajemnicą, że planuje się powrót rodzinki.pl. Czy powrót będzie z tobą? Co ty o tym sądzisz, że ten serial zostanie reaktywowany? Mam mieszane uczucia. Z jednej strony super, bo kocham ten serial, wychowałam się w tym serialu i na tym serialu, i w tym serialu właściwie. Grałam tam ponad 8 lat, doszłam do rodzinki, jak miałam 13. Jestem ciekawa, jak ugryzą to scenariuszowo, bo czasami remake'i mogą już nie oddać tego klimatu, który był kiedyś i są często takie głosy, że to już nie jest to samo, ale czasami bywają i naprawdę genialne takie jakby powroty do danych form. Mamy zarąbistą ekipę, bo będzie ta sama ekipa co wtedy. Oni mają mnóstwo pomysłów. No wierzę w to, że napiszą to ciekawie z jakimś takim twistem. Dostałam telefon rzeczywiście, że rodzinka powraca. Jeszcze nie wiem dokładnie właśnie w jakiej formie i jeszcze nie wiem dokładnie czy ja... Nie wiem. Czyli nie idziesz tam jak w dym, nie idziesz tam jak w dym. To nie jest tak, zadzwonili tak, tylko musisz się zastanowić nad tym. Muszę zobaczyć też jak... Czy nie, czas znajdę, bo ja w ogóle kocham tą ekipę i też parę lat temu się umówiliśmy, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, że jeżeli wszyscy mówią, że nie, to wszyscy mówią, że nie. Znaczy, jeżeli jedna osoba mówi, że nie bierze udziału, to wszyscy solidarnie nie bierze udziału. Czyli jeżeli ty nie będziesz brała udziału, to nikt nie weźmie udziału? Jak to jest? A tak bardziej mówimy o tych, wiesz, głównych postaciach, ale rzeczywiście, że nawet ekipa ma być ta sama. Więc jesteśmy jacyś tacy w tym solidarni, więc skoro rzeczywiście już to poszło tak daleko, że chcą reaktywować rodzinkę, to też wezmę w tym udział. Nie wiem jeszcze w jakiej skali, po prostu nawet nie wiem jaką rolę mi rozpiszą, czy to będzie drugoplanówka, czy to będzie bardziej główna rola, czy to będzie w ogóle epizodyczna sytuacja, nie wiem, ale fajnie, cieszę się, bo lubię tych ludzi po prostu. To mam do ciebie ostatnie pytanie, moja droga, czy twoim zdaniem związki na odległość to fajne związki?
Mają swoje plusy i minusy. A jak się czujesz w związku na odległość? Ma to swoje plusy i minusy. A co jest największym minusem twoim zdaniem? Odległość. A planujesz przeprowadzkę tam? A Nikodem powrót do Polski? No w końcu tak. A boisz się, że to może zaburzyć waszą relację? Wiesz, są plusy i minusy. Okej, okay, i na tym chcesz pozostać. Kończyć, tak. No dobrze, ale jest dobrze między wami. Tak, jest okej. Dziękuję bardzo, trzymaj się, cześć.